Наставчо chciałem powiedzieć, że zanim ocenicie, wystawicie jakąś opinię w komentarzu czy to gdzieś, obejrzyjcie ten filmik do końca. Bardzo zachęcam. Ja chciałem, słuchajcie, wam uświadomić, jaki ten Firebook jest naprawdę, jak działa, jak te osoby, które skamują, działają, jak oszukują inne osoby. Ja nie robię to pod wyświetlenia, ja mógłbym to zrobić pod wyświetlenia i to skrócić maksymalnie. Ja bardzo dużo czasu poświęcam na zmontowanie tego materiału, uwierzcie mi, i chcę, żeby to porządnie było. No i to będzie też na początku i na końcu materiału, żeby was to dokładnie uświadomić. Tam na końcu materiału właśnie teraz jest tutaj opisane dokładnie, jak to wygląda. No niby wczoraj się na Discordzie z Firebugiem pogodziłem, tam pogadaliśmy, przeprosiliśmy się, ale to, co ja dostałem, takie jak ja informacje w tym momencie dostałem, to jest karygodne. Więc zapraszam do oglądania tego filmu. To jest trzecia z części tej dramy, więc jeżeli nie oglądaliście poprzednich części, w sensie mojej i później Firebooga, i to jest następna część, czyli odpowiedź na to, to polecam obejrzeć najpierw mój filmik, który jest u mnie na kanale, później zajrzeć do Firebooga i później wrócić do tego materiału. A my już przechodzimy do sedna sprawy, bo filmik trochę potrwa, bo trochę tych argumentów jest, dlatego zapraszam. No powiem tak, Firebook, chyba trochę ci nie wyszło, wiesz? Mi chyba troszkę nie wyszło, to kociupinko, to troszeczkę nie wyszło, trochę za bardzo. A, i czemu puściłem tak wolno te na początku te zdania, które pierwsze zawsze powiedziałem na tamtym filmie wcześniej w przyspieszonym tempie? Puściłem je tak wolno, bo może Firebook nie usłyszałeś, co ja powiedziałem w tamtym filmie, no bo nie wiem, może nie dosłyszałeś, może nie wiem, no może za szybko było akurat, no ale zobaczcie, jak to wyglądało. Nastarczy chciałem powiedzieć, że zanim ocenicie, wystawicie jakąś opinię w komentarzu, to gdzieś obejrzyjcie ten film do końca, bardzo zachęcam. Nie oglądałem go całego, przewinam sobie do końca. Dlaczego ty w ogóle się wypowiadasz na ten temat, jak ty go do końca nie obejrzałeś, więc nie wiesz, co w tym filmie do końca było. No nie wiem, no dziwne. Okej, więc teraz polecimy sobie po kolei przez film, ja poopowiadam trochę, poodpowiadam wam na te argumenty, które on mi zarzuca i odpowiada na moje argumenty, pouzupełniam też te trochę argumenty, a później przejdziemy do nowych argumentów, bo słuchajcie, nie po prostu jakby to tak ładnie powiedzieć, tak przenośnie oczywiście, nie spałem, cały czas pracowałem nad tym i mamy kolejne argumenty bardzo fajne w tej sprawie, więc myślę, że zobaczcie, a później ocencie, jak to wygląda. Dlatego zachęcam do obejrzenia jeszcze raz do końca. Przeanalizujcie i wtedy się wypowiedzcie na ten temat. Lecimy z pierwszym argumentem. Zacznę sobie od pierwszego. Mówi o promowaniu skamu plus łamania regulaminu. Dobrze, Sasku. Łamanie regulaminu. Zacznijmy sobie od łamania regulaminu. Łamy regulamin, Epic Games ma u mnie kod twórcy. Dokładnie, kod twórcy. Dobrze usłyszałeś. No usłyszałem, spokojnie, nie jestem głuchy. Usłyszałem, na spokojnie. Pozwoliło, widzi mój kanał, śledzą mój kanał, ponieważ można sprawdzić, czy wstawiłem jeden film, czy wszystkie kryteria spełniam, bo tam jest chyba jeden film tygodniowo, coś takiego z Fortnite'a musi być na moim kanale, bym po prostu miał ten kod twórcy. Epic Games widzi, co wstawiam na kanał, nie dali mi jeszcze bana. I tu się wtrącę, bardzo dobrze, Firebook, powiedziałeś, nie dali ci jeszcze bana. Jeszcze, bo słuchajcie, realia wyglądają tak w tych supportach, aktualnie w polskim, jest powiedzmy 4 osoby, które odpisują z domu na maile i się właśnie tym wszystkim zajmują, nawet w tym programie Wesprzyj Twórcę jest takie coś, że trzeba mieć 18 lat, żeby wystąpić w tym programie Wesprzyj Twórcę, ale no to twórcy patrzą tak bardziej przychylnie na to, nie sprawdzają do końca tych filmów i te osoby, które zajmują się sprawdzaniem Wesprzyj Twórcę, nie zajmują się stricte Fortnite'em, więc one do końca nie wiedzą, czy to jest skamowanie, czy to nie jest skamowanie, nie wiedzą do końca, co to jest w ogóle skamowanie, bo nie sądzę, żeby te osoby, które zajmowały się sprawdzaniem Wesprzyj Twórcę, były od ratowania świata. Więc myślę, że to raczej były te osoby od Battle Royale, dlatego, no wiecie, no dużo też twórców, między innymi ja, no ja aktualnie mam 17 lat, w tym roku 18 kończę, więc dopiero w tym roku bym mógł oficjalnie zacząć wspieranie mnie jako, wiecie, Wesprzyj Twórcę, w sensie program mógłby się rozpocząć u mnie na kanale, no dlatego, no tak to wygląda, no oni to tak średnio sprawdzają, ale myślę, że no jak odpowiednie osoby to zgłoszą, no to po prostu niektóre osoby mogą stracić te wspieranie twórcy, no nie wiem, jak to do końca działa. Możecie napisać, jak ktoś bardziej dogłębnie się analizował bardziej dogłębnie to zagadnienie, możecie napisać w komentarzu. Mówisz, że podobno łamie regulamin. Obejrzałeś chociaż jeden film mój do końca? Proszę cię, obejrz mój film.
Nie wiem, nawet może ci pokażę na ekranie, że oddałem wszystko, że wszystko oddaję. Nie wiem, naprawdę nie będę tutaj wnikał. Obejrz sobie jeden film do końca, taka szybka odpowiedź na to jedną rzecz, bo naprawdę to jest dla mnie błahostka do tego, co przygotowałem dzisiaj. No dobrze, odpowiemy sobie nawet na tą błahostkę. Ty tam mówisz, obejrzałeś jakiś film twój do końca. Ty powinieneś obejrzeć ten mój film bardziej dogłębnie, bo ja tam mówiłem dokładnie, o co mi chodzi. Że nawet jeżeli ty powiesz, że te osoby skamują i ty, powiedzmy, oddajesz te bronie, które oskamowałeś i powiedzmy, te osoby, które skamujesz, one też skamują i ty oskamowałeś, ty jesteś takim wielkim bohaterem. No ja mówię, co z tego, że ty pokazujesz, jak się obronić przed tym skamem? Jeżeli ty byś nagle, powiedzmy, jak się włamać do domu, wytrychem, powiedzmy, drzwi otworzyć i byś pokazał, no to co, też ochronisz inne osoby przed tym włamaniem do domu, bo pokażesz, jak otworzyć wytrychem drzwi? No dziwne to jest, no mówię, no takie te twoje odpowiedzi są takie, no bym powiedział, średnie. No i właśnie zachęcam, żebyś dogłębnie mój filmik obejrzał i co ja tam mówię odnośnie tego regulaminu, bo po tym, co ty powiedziałeś w tym momencie, no nie sądzę, żebyś ty oglądał ten filmik tak po kolei, pewnie sobie, tak jak mówiłeś wcześniej, przeleciałeś hop, 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 no i nie obejrzałeś, no. Więc tak, odpromowanie skamu. Dobrze, promowanie skamu, to co? Pokażę osobom, żeby jak nie dać się oskamować, rozumiem, skamerzy to wykorzystają, ale osoby, które już obejrzały mój filmik i widzą, że skamerzy już mogą skamować na ten sposób, nie dadzą się skamować na ten sposób. Jeszcze tak nigdy się nie spotkałem z taką sytuacją. Osoby, które nie obejrzą mojego filmiku i skamerzy będą szybciej od niego, jasno oskamują. Jednak zagraniczny YouTube jest tak pełny w takie typu rzeczy, że jakbyś miał się przy ciebie do każdego, to by ci życia zabrakło. Taka informacja ode mnie i nie będę się tu dalej rozpowiadał na ten temat, bo to jest, są takie rzeczy błahostki. Mam akurat do ciebie pretensje, a nie do ogółu osób, które nagrywają ratowanie świata, bo większość screenów i tych dowodów dostałem na ciebie, więc ja aktualnie się zajmuję tobą, a nie resztą świata. No i słuchaj, tak jak mówiłem wcześniej, no czekamy na film, jak pokazujesz, jak otworzyć wytrychem drzwi, żeby ostrzec inne osoby przed tym, że mogą ich okraść, bo otwierają po prostu wytrychem drzwi jacyś złodzieje. Tak samo to wygląda jak ze skamowaniem. Rozumiem to, dobrze. Zaraz obejrzycie na pewno mój filmik i zobaczycie, jaka jest prawda i myślę, że zmienicie zdanie. Zobaczymy, czy zmienimy zdanie. Dobrze, zlecimy kolejne. Oszukiwanie na pieniądze, kradzież. Dobrze, Sasku. Oczywiście screeny będą się pokazywać na ekranie, nie będę tutaj mówił o screenach, ale czasami wspomnę. Więc tak, mówisz o Mizuku, że nie oddałem mu pieniądze za sellera, że na końcu filmiku mówiłeś chyba coś takiego, że bardzo dużo osób oszukałem na pieniądze, że tam bardzo dużo, kilkadziesiąt osób. Dobrze, Sasku, wiesz ile osób u mnie miało sellera? 4 osoby. 3 osoby, 2 osoby dokładnie. Odzyskały pieniądze już bardzo dawno temu. Mizuk chciał, żebym przekazał wszystko na zrzutkę, tam na cel charytatywny. Dokładnie pokazuję wam się screen na ekranie. Dowody na to, że Mizuk nawet nie chciał tych pieniędzy. Później po chwili, po czasie się odezwał i napisał, że zacytuję wam teraz, poczekajcie sekundkę. Tutaj akurat tego screena nie miałem, już wam zacytuję, bo akurat teraz go znalazłem, bo sobie już wcześniej przygotowałem. Dokładnie cytuję wam, prawdopodobnie wam się to podkreśli, podkreślę tam na ekranie, żebyście widzieli. Więc tak, to jest Mizuk, kot totalitarny, to jest Mizuk. Napisał, mam w dupie tę kasę. Więc Mizuk, wracając do tego właśnie sytuacji, którą już no jest praktycznie rozwiązana, sam napisałeś, też wam się pokaże screen, że sytuacja jest już rozwiązana, Mizuk nawet tak pisał. A posłuchajmy, co o tej sprawie mówi Mizuk. Że Firebook mówi tylko ćwierć prawdy, to nawet nie jest połowiczna prawda. Bo to co mówisz, że chciałem, żeby to zrzucił na zrzutkę, to jest prawdą, tylko że to już praktycznie koniec sprawy był, bo na początku miał mi oddać ten hajs. Dokładnie to 35 zł, to nie są duże pieniądze, no ale umowa to umowa, słowna czy nie. No i czekam pierwszy tydzień, upominam się, mówił spokojnie, oddam, daj mi czas. Po drugim tygodniu też się upominam, to też mówi spokojnie, daj mi czas. I zaczyna mieć do mnie pretensje, że ja mu truję dupę w weekend, nie, bo weekend jest jego i to jeszcze handlowa niedziela, nie. No to jak już widzę, że tego hajsu nie oddam, no to mówię, że mam ją gdzieś po prostu, niech nie robi ludzi w bambuko, żeby chociaż oddał to na zrzutkę charytatywną, jak nie ma zamiaru mi tej pieniędzy dawać, tylko migać się z tygodnia na tydzień. No okej, okay, no i spoko. I później powiedziałeś, żeby wrzucił na tą zrzutkę i co tam dalej było? No tak, teoretycznie zrzucił na zrzutkę, ale żadnego potwierdzenia nie wysłał. Powiedział, że za 2 dni wyśle, bo bank musi przetworzyć teoretycznie. No. No i nie wysłał, ja już o sprawie zapomniałem i odezwał się właśnie po twoim filmiku, czy w trakcie jak go update'owałeś, czy po tym filmiku, nie wiem jak dokładnie było z czasem. Okej, więc macie wyjaśnione prosto, krótko i logicznie. Myślę, że tu więcej nic nie muszę dodawać.
Kolejną rzeczą, o którą Sasek mnie tutaj osądził, nierozdawanie broni. Dobrze, jak widziałem tam właśnie komentarze także pod Saska filmem. Nierozdawanie broni, dobrze. Osoby, które zakupiły broń, tam widziałem 5 miesięcy temu, w ogóle pierwszy raz widzę te niki, to od razu powiem. I osoby, które dawały łapki w górę, to są moderacja Saska. Oj, pierwszy raz widzisz te giki. No ja tak samo, słuchaj, wczoraj pisałem do tych osób i te osoby też mi odpisały, że nadal nie dostały tych broni. A poza tym doszły nowe. Dużo nowych osób do mnie napisało. Ja się tutaj postaram wkleić jakieś screeny, coś tam powrzucam. Myślę, że powinny niektóre z tych osób być tam, więc myślę, że zobaczysz, jak to wygląda, jak wyglądają realia. Od razu to też powiem, więc nierozdawanie broni, dobrze, Sasek, nierozdawanie broni, załóżmy, ktoś z was wysyła mi donate'a za 3 zł i ja, załóżmy, mam donate'ów 100 na jednym live'ie, prawda? I ja do każdej osoby, załóżmy, że 100 osób kupiło bronię i ja do każdej mam się zgłosić, żeby odebrała, no to by było dla mnie ciężko, więc osoby, które zakupiły bronię, mają się zgłosić do mnie o odbiór, a nie ja do nich. To tak samo muszą wejść do roomu, czyli do mojej poczekalni, na moją burzówkę, żeby je odebrać, bo inaczej, no w innym przypadku, no nie mam jak dotrzeć do 100 osób, jeszcze jak każdy chce o innej godzinie, więc po prostu na live'ie odbierają sobie osoby bronię, o której po prostu mam live'a, bądź po prostu poza live'ami, kiedy nie nagrywam odcinka, ani nie mam tego właśnie live'a. Okej, słuchaj, ale to super fajnie wszystko, ale wiesz, jest jedna główna przyczyna, którą się nie zgadzam z tobą, bo wiesz, na przykład jak kupujesz coś na Allegro, to w interesie sprzedawcy jest rozesłać to. Chyba że ktoś zaznaczy odbiór osobisty, a u ciebie tutaj macie screena w tym momencie na ekranie. No w tym oto ogłoszeniu nie widać nic o dostarczeniu. Czyli na przykład jak ja coś kupuję, to ja muszę sam pojechać do tej osoby i odebrać na Allegro? Nie, bo zaznaczam, że osoba, która sprzedaje, ma mi to wysłać, czy to zająć się dostarczeniem tego do mnie. Tak samo jest w innych sklepach. Więc nie wiem, tu nawet w ogóle u ciebie regulaminu nie ma, ni nic, jest parę słów napisane, no średnie to takie, ja bym powiedział, no słabo. Właśnie, oszukuję widzów na pieniądze, że właśnie z tym nierozdawaniem broni. No to już ci wytłumaczyłem, o co wszystko chodzi. Co, mam jeszcze więcej screenów ci wysłać? Osób, które do mnie pisały? Ja myślę, że na ten moment wystarczy, ale na koniec filmu, jeżeli zabraknie trochę minut, to na pewno doda się coś. Nie martw się, Firebook. To są naprawdę rzeczy, które ty dałeś w tym filmie, są naprawdę rzeczami, które są bardzo łatwe do argumentowania. Myślę, że... No a ty się sam gasisz w tym materiale. No ja nie muszę nawet odpowiadać. Przecież tu nie ma co odpowiadać, wystarczy pokazać screeny lub coś. Ty sam się gasisz na tym materiale, no. Nie dali ci po prostu osoby, które ci pomagały w tym, w tych screenach. Mogłeś się zastanowić, bo po prostu mogłeś sam poszukać lepszych tych screenów, bo myślę, że naprawdę słabe to było. Goście, nie muszę szukać, twoi widzowie i twoja administracja już mi wysyłają te screeny. Cały czas dostaję kolejne nowiuszkie screeny. I kolejny punkt, czwarty, tyle tylko punktów znalazłem, nie wiem, czy tam jeszcze coś było, nie przypomina mi się, jak coś, to po prostu jeszcze dopowiem. Czwarty punkt, nie szanuję administracji. Tam było pokazane u Saska na odcinku, pewnie oglądaliście, to wiecie, że tam ISO wyzywam. Dobrze, ISO, osoba, która
osoba, która po prostu miała zawsze do mnie taką nienawiść, jak coś miała w ogóle. Mówisz, że wykorzystuje administrację. Dobrze. ISO miał zrobić stronę internetową. Prosiłem go chyba z 2 miesiące. Kupiłem tam tego VPN-a czy coś. Hosta, ogólnie hosting. Żeby zrobił nam stronę internetową naszego serwera Discord. I po jakimś czasie miał to zrobić. Mówi, że robi. Po miesiącu się okazuje, że on nie robi. Okej, w kwestii z ISO i z jeszcze tam taką inną osobą, która robiła właśnie tę stronę Firebugowi, to tu aktualnie na ekranie macie, jak to wyglądało. Po prostu wam pokażę, wy sobie przeczytajcie, zastopujcie. Myślę, że to jest wszystko napisane i myślę, że bez problemu to jest uargumentowane w tej wypowiedzi od kolegi. Więc tak to wygląda. Czemu Firebug kłamiesz? Nie wiem, może coś chcesz osiągnąć wśród swoich widzów. Przeanalizujcie to, słuchajcie dokładnie i się dowiecie, o co mi chodzi. Później jeszcze zaczął... nie mam na to dowodów niestety. No nie masz, bo to nieprawda. Ja mam, tak jak widzieliście wcześniej na tych screenach, no mam eleganckie dowody, no. Tym się różnimy z Firebugiem, że ja mam dowody, a on ich nie ma. On po prostu szerzył do mnie nienawiść, taką może nie to, że nienawiść. Nie... Trawił mnie. Zawsze nie umiałem się z nim dogadać. Zbanowałem go dlatego, ponieważ nie chciałem osoby, która po prostu nie chce, żebym ja był na tym serwerze. Na moim serwerze on nie chciał, żebym był właścicielem tego serwera. Mój serwer, żeby był jakby serwerem Marcela, mojego technika, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję mu. No słuchaj, ja się mu nie dziwię, jak ty codziennie po 50 tysięcy wysyłasz everyone'ów na trade i crafting. Czy ktoś pomoże w czymś tam, czy ktoś skraftuje coś, czy ktoś się traduje. Po 50 tysięcy everyone'ów na tym serwerze wysyłasz, to już irytuje człowieka. No i naprawdę, zgadzam się z ISO, no bo... No nie wiem, no to jest tragedia w twoim przypadku. Ja też bym nie chciał być na takim serwerze, którym właścicielem jest taka osoba, która ciągle wysyła everyone'y po jakieś błahostki i gówno sprawy, tylko po to, żeby zarobić pieniądze na naiwnych osobach. Myślę, że to wszystko, co powiedziałem teraz tutaj, jest wytłumaczeniem na Saska odcinek. Jeszcze chciałbym powiedzieć i teraz zacząć od Saska strony i powiedzieć kilka argumentów na Saska. No zapraszam, mów te argumenty, bo na razie jest słabo. No zobaczymy, co teraz będzie, ale na razie jest słabo w twoim wykonaniu. Lecimy dalej. Zapraszam. Zacznijmy sobie od pierwszego, czyli od Selera, którego Sasek jesteś taki miły. Nie wiem, czy znasz taką osobę jak Oli. Słuchaj, znam taką osobę jak Oli, proszę bardzo, tutaj znam takiego skamera Oli, tu masz bardzo piękne screeny na tą osobę. Na pewno ta osoba jest prawdziwa. Zobacz tutaj, jakie piękne screeny, jaki skamer. Oli był u ciebie w administracji. Mam tutaj screena, wyświetliłam się na ekranie. Mogę wam tutaj teraz nawet przeczytać. Przeczytam, żeby nie było. Ej, Sasek nagrał o tobie filmik, wiesz o tym, no to jeśli chcesz, to gadał, że nie oddaje kasy za Selera. Jak mu powiedziałem, że dałem łapkę mu w dół pod filmem. Chodziło o to, że Oli mówił Saskowi, że daje mu pod każdym filmem łapkę w dół. I Sasek się wkurzył i go zbanował. I Sasek mówił na swoim filmie, że ja nie oddaję kasy za Selera, którą oddałem. I na to nie ma... Może nie to, że nie ma. Wszystko jest potwierdzone, że oddałem kasę, a on zbanował tutaj Oliego i później. To już nie chodzi o to. Ale słuchaj, u mnie na serwerze jest regulamin i on działa. I Oli został zbanowany, że skamował inne osoby. Po drugie, słuchaj, został zbanowany za to, że mnie denerwował cały czas i mnie wyzywał na kanałach publicznych i ciągle się śmiał ze mnie.
I to jest w regulaminie, gdy kupujesz sobie u mnie na Discordzie Selea, masz takie coś napisane, że nie odpowiadamy, gdy dostaniesz bana. I dopiero wtedy, jak wrócisz, to dopiero wtedy możesz napisać, że miałeś Selea i możesz go dostać jeszcze raz. Ale my nie odpowiadamy za to w tym przypadku, jeżeli dostaniesz bana, to nie, po prostu nie oddajemy tego Selea, nie cofamy bana. Już parę osób tak dostało, bo skamowało po prostu albo pisało na nieodpowiednich kanałach. I tym się różni mój Discord od twojego, że u mnie jest wszystko ładnie i klarownie rozpisane. Później jeszcze napisał, już mam tutaj, tak, później jeszcze napisał, bo Oli się później jeszcze coś spytał. Dobra, a tutaj jeszcze mówił, że, bo Oli był w ogóle w administracji u Saska, że wymusza od moderacji bronię na konkursy, grozi degradem, mają rozdać, że jego technik skamuje na kasę. Takie do mnie informacje Oli, to nie jest potwierdzone. No nie jest potwierdzone, bo to Oli mówił, Oli, skamer, Oli, czy on może mówić prawdę? No nie wiem. Jednak no Sasek, no, powinien się zastanowić, zanim będziesz mi robił dramę, nie banować na przykład Oliego, kiedy ma Selera, więc mogę się tu troszkę zastanowić, no, nie oddajesz też kasy za Selera, ja oddałem kasę za Selera, więc wiesz co, zastanów się co robisz, bo to jest nie jest w porządku z twojej strony. Co? Co ty mówisz? Co? Kiedy oddałeś kasę za Selera? Kiedy? Kiedy? Akurat po moim filmie i to był mój cel, między innymi w tym filmie. Lecimy dalej. Że obwiniasz mnie, że o Selerze, a sam to robisz. A w ogóle mówiłeś jeszcze o randze Selerze, że ściągnęliśmy od ciebie. Dobrze, ściągnęliśmy od ciebie, a ty mówisz, że ta ranga jest jakaś, nie wiem, coś tam, no coś tam gadałeś o tej randze ogólnie. No to powiem ci tak, jak mówisz o randze Seller, to czemu u siebie też tej rangi nie zajmiesz? A sorry, zrobiłeś sobie rangę Seller Premium czy coś takiego, jakieś tam bzdury żeś dodał? Słuchaj, właśnie i tu wyskakuje kolejny problem, że nie oglądałeś mojego odcinka do końca, znowu się to powtarza, bo słuchaj, mówiłem tam odnośnie rangi Seller, że to jest taka ranga, po to ona jest stworzona, żeby inne osoby nie sprzedawały za pieniądze, bo to jest złe w przypadku tego, jeżeli jest ranga Seller, to mniej osób sprzedaje za pieniądze na publicznych kanałach Discord i po to jest ta ranga, a ty nie wiesz, to nie mów, bo ty nic w tych zdaniach nie zawarłeś wartościowego. Sasek, pozdrawiamy, no bo tutaj się troszkę wkopałeś, banując Oliego. Również pozdrawiam cię, Firebook, i słuchajcie, on tam wcześniej jakieś tam głupoty gadał jeszcze z Olim, to sobie pozwoliłem uciąć, żeby ten film za długo nie trwał. Nie jestem, powiem tak ci, ja nie jestem w żadnym stopniu winny, ja się... Ja kolejną rzeczą chciałem powiedzieć, już pomijając tego Selera, bo o tym Selerze już troszkę gadam. Tak jak Sasek na filmie 14 minut o Selerze gadał, więc pozdro Sasek. Więc tak, chciałbym teraz nawinąć o to, jak się to zaczęło. Sasek do mnie napisał, będziecie mieć screeny. Sasek oczywiście usunął swoją wiadomość kochaną, albo nawet tutaj przeczytam wam. Więc tak, to było tak. Sasek mi wysłał tego screena, który wam się teraz pokazuje na ekranie. Słuchajcie, tutaj macie datę zrobienia tego screena i macie o kogo mi chodziło wtedy. I zobaczcie, kiedy to było, jeszcze wakacje 2018, Firebook, nie było ciebie wtedy. Czyli wyświetla wam się teraz screen JF. I tam jest jeszcze nick Saska. JF. I Sasek oczywiście... mówi, że to wymówka, jestem fajny, czy tam coś. Później jeszcze wysłał screena, się wkopał. Później to oczywiście posuwał, no bo myślał, że ja jestem głupi i nie zapiszę. Znowu mam się wziął screen na ekranie. JF i JD. Budzenie nienawiści do osób, bo jest to skrót obrażający danego twórcę. I Sasek nie wymądrze się tam w komentarzu, że JF znaczy jestem fajny, a JD znaczy jestem dobry. Bo w takie rzeczy to ci nie uwierzy nawet... Jak to mówisz czasami, nie, ktoś tam mówi, nie, może nie ty, ale ludzie mówią, że ośmiolatki w to uwierzą. Ośmiolatki, mówisz o twoich widzach, które dają mi łapki w dół, bo ty im każesz, a później, o, bo ja nie oglądałem nawet tego filmu, no, tyle. Okej, tam kawałek filmu pominąłem, bo tam nic konkretnego nie było odnośnie tych zgłoszeń z YouTube'a, ale to nic konkretnego, po prostu to po prostu on też, że mówił, że wysłał te zgłoszenie na mnie też do YouTube'a, nie wiem z jakiego powodu, nie wiem za co jako nękam, nie wiem co to za nękanie jest, dziwne. Potem jeszcze pogadamy sobie o jednej sprawie. Jest to sprawa związana z budzeniem nienawiści w stronę mojej osoby. Jak możecie sobie zobaczyć, nie wiem czy wczoraj byliście na live'ie, Saseczek nasz kochany wbił wczoraj ze swoimi kochanymi widzami, ze swoimi 14-latkami i oczywiście wbił i zaczął pisać na czacie. JF, nie mam na to dowodów? No nie masz na to dowodów. Możliwe, że to wbili moi widzowie z Discorda, ale ja tam nie...
nic nie napisałem, bo mnie nie było po prostu na tym live'ie. Nic nie napisałem na tym live'ie. Czyli skąd wiesz, że to ja wbiłem? Mnie nawet wtedy na Discordzie nie było, o dziwo, wiesz? I słuchaj, powiem ci tak, najpierw sprawdź dokładnie, a później mów, że ja wbiłem, bo ja nie wbiłem na tego live'a, tylko moi administratorzy i moi widzowie, za których bardzo oczywiście przepraszam, no bo to nie jest moja wina, ja ich nie namawiałem do tego, tylko oni z własnej inicjatywy. Przepraszam, potwierdzam wam, to osoby było wczoraj, było chyba tam na live'ie 300 osób. Proszę was, jak ktoś widział, to niech napisze komentarz. 300 osób tam wtedy było, napisał komentarz. I pisali JF, 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 administracja to wszystko pobanowała. Mogłem sprawdzić czat jak było, ale po prostu nie świetlałem się wiadomości zablokowane. 16 osób było chyba zablokowanych, kulawy Borsugi mówił, możecie się zapytać. To jest naprawdę dobra osoba i można jej zaufać. Później Niki, kochane, kochanych kolegów, JF i podłoga Okoń, JF, Ksaju lepszy, JF, Ziajuś i JF, Bef. Sami zobaczycie sobie, na ekranie się wszystko wyświetla. Ale mnie tam znowu nie ma, to ja tak nie miałem, to nie jest z mojej inicjatywy. Czemu ty się nie czepiasz? Pisz sobie do nich, oni ze swojej inicjatywy to napisali. Ewidentnie mają jakiś powód, żeby to napisać. Nie mam nic do ukrycia, budzę nienawiści wobec mojej osoby i ustawiali sobie to, miało chyba 50 albo nawet 70 osób to JF ustawione. Później to pozmieniali i już nie mieli, ale teraz chyba jeszcze nawet parę osób ma, więc możecie sobie wbić do Saska na Discorda, ale nie polecam i sobie zobaczyć. Co tu jeszcze mamy do powiedzenia? Moim zdaniem, powiem tak, ja myślę, że już zakończę sobie ten odcinek, nie ma sensu to ciągnąć. Jak czegoś nie powiedziałem, dopowiem może na live'iku dzisiaj o 21, taki shot wpadnie. I chciałbym jeszcze powiedzieć Saskowi, Sasek, powiem ci tak, ja ten temat dramy uważam za zamknięty. Jeśli będziesz chciał kontynuować tą dramę, w sensie nagrywając kolejny film, jednak ja nie odpowiem już na ten film, ponieważ wtedy będziemy wiedzieć wszyscy, wszyscy się dowiedzą, że robisz to pod wyświetlenia. Ja robię pod wyświetlenia, pod pieniądze, pod subskrypcję. A kto ustawił reklamę na filmiku wczoraj? Ja wiem, że ja się z tobą droczyłem na Discordzie, żeby sobie ustawił reklamę, żeby sobie hajs zrobił, ale to było tylko droczenie. A ty ustawiłeś tą reklamę, a ja nie. Czyli kto tu dla hajsu robi, dla wyświetleń, dla subskrypcji, kto? Ja chciałem, słuchajcie, wam uświadomić, jaki ten Firebook jest naprawdę, jak działa, jak te osoby, które skamują, działają, jak oszukują inne osoby. Ja nie robię to pod wyświetlenia, ja mógłbym to zrobić pod wyświetlenia i to skrócić maksymalnie. Ja bardzo dużo czasu poświęcam na zmontowanie tego materiału, uwierzcie mi, i chcę, żeby to porządnie było. No i to będzie też na początku i na końcu materiału, żeby was to dokładnie uświadomić. Tam na końcu materiału właśnie teraz jest tutaj opisane dokładnie, jak to wygląda. Więc myślę, że nie ma sensu tego dalej ciągnąć. Wytłumaczyłem parę spraw, wytłumaczyłem się ze wszystkich rzeczy. I naprawdę to były takie rzeczy, Sasek, takie bzdury żeś nagadał. I jeszcze takim głosem żeś mówił, jakbym oszukiwał na pieniądze. To z tym oszustwem na pieniądze to naprawdę aż mi się przykro robiło, jak cię oglądałem, bo... Co? Możesz powtórzyć? Co? Przykro ci się robiło? A z jakiego powodu ci się przykro robiło? Mi się przykro robiło, jak oglądałem ten filmik. No bo sam się zgasiłeś, jednym słowem mówiąc. Nigdy nikogo nie oszukałem na pieniądze. I jeszcze gadając o tych sellerach, że oszukałem na duże pieniądze, a to miałem poddawać po 20-30 zł. Jeszcze muszę oddać jednej sobie, czyli bratoszce. Zapomnieliśmy obaj, co bratoszka się nie gniewa na to. I naprawdę, bądź tak, Sasek, zastanów się, co robisz. Robisz to wszystko pod wyświetlenia, bo twój ostatni film miał 3,5 tysiąca wyświetleń. Wiem, po co ty to zrobiłeś, po swoje korzyści. Bo wczoraj cię olałem, cię zablokowałem, bo miałem cię dość. Po prostu mam cię dość, bo ty piszesz tylko w swoich interesach. Powiem tyle, widzowie, którzy zrozumieli to, co ja powiedziałem, naprawdę będą wiedzieć, po której stronie stanąć, a osoby, które po prostu są od ciebie, czyli twoi fani, psychofani, którzy po prostu tylko są zapatrzeni tobą i staną nawet... Dobra, spokojnie się nie jąka, kto ma tu psychofanów i nasyła ich, żeby mi łapeczki w dół dawały? Kto? Kto nasyła? I jeszcze tutaj chciałem na koniec dopowiedzieć, że tam właśnie ustala, że jeszcze, że podobno mieliśmy umowę, więc Sasku, proszę cię jeszcze jedną rzecz. Pokaż mi tą umowę z Mizukiem, jaką spisaliśmy o tego sellera, bo nie przypominam sobie i myślę, że takiej umowy nie ma. Umowę rozumiem, jak bierzesz na przykład internet na 2 lata i masz umowę na 2 lata i musisz płacić, nawet jak go nie używasz, ale my żadnej umowy nie mieliśmy, ja mogę zrobić zwrot każdej chwili. Firebook,
Proszę, tu masz na skrzynię, co powiedział Mizuk o tej sprawie i co sądzi, więc już nie pogrążaj na koniec, proszę cię, nie pogrążaj się na koniec, dobrze? Dobrze, ja wam dziękuję za ten materiał, jeżeli coś tam pojawi się, to już prawie 30 minut jest tego materiału, nie chcę, żebyście mieli za długo. Myślę, że jeżeli coś będzie dalej ciągnęło, to ja na pewno mam jeszcze bardzo dużo materiału, więc mogę nagrywać kolejne filmiki, a ja wam na ten moment dziękuję. Dziękuję też Mizukowi i wielu innym osobom, które przyczyniły się do tego, żeby ten filmik powstał. No i cześć.